Pomimo, że tutaj tak nachlapane, niepoukładane, to chciałam pokazać targunię w kąpieli. Ja jak widzę, że gołąbek chce się kąpać, no na przykład moja Zosia, a tym razem Targusia, miała trochę mniejsze naczynie i tak takie zdatne do kąpieli, no ale jednak do kąpieli dałam jej wodę nawet troszeczkę cieplejszą, kropelkę octu i ona się kąpie, kochana. No, nasza Targusia w kąpieli. Ona lubi się kąpać, często się kąpie. Zosia też się często kąpie. I wykąpał się nawet gołąbeczek, który. Wykąpał się nawet gołąbeczek, który dzisiaj będzie wychodził. To taki gołąbek on miał. Nie zdążyłam wrzucić filmów, czy tam na którymś może jest nawet. Miał pod nogą takie zbite sznurki, no i nóżki zaplątane też w sznurek. I tą drugą się podpierał, więc na drugiej odcisk i piórojady. I w zasadzie to, no wiadomo, że gołąbeczki jeszcze dochodzą z tym zdrowiem na wolności, bo niektóre rzeczy to są tak długie do leczenia. I on śpiewa, to taki też śpiewak. Nawołuje, już tam coś go wzywa na wolność. Ja tutaj Targusie oczywiście pokażę z powrotem. To tamten gołąbeczek, którego pokazałam przed chwilą, będzie dzisiaj wychodził. Dostanie właśnie na piórojady, czyli już może dzisiaj sobie wyjść. A Targusia się kąpie. Gołąbeczek, który tam film jest taki długi, on jest podejrzany o PMW. On się po prostu przewracał, jak ja go przyniosłam. Dosłownie musiał się podpierać, żeby utrzymać równowagę. No i tak, co do końca mu jest, to nie wiem. O, ta argulka. Jeszcze może większe naczynie i przygotuję na następny raz. No to co z tą Targusią, to też się przecież nie mogę rozstać. Jeszcze dwa gołąbki dzisiaj wyjdą. No już może fajnie, że ten film zrobiłam. Taki pierzolek wyjdzie, ko mnie będzie to. Jemu też już się spieszy do natury. On się jeszcze pierzy gołąbeczek. Ale no co ja go tu będę trzymać, jak gdzie on jest? Co ja go tu będę pierzolka trzymać małego? Taki miał ten łebek, taki tylko miał takie. Zaczynały mu wychodzić te piórka, a teraz już widać będą ładnie rosły. Ma dobrą podstawę, bo tutaj jeszcze się może zastanowię co do niego. Ale ja też bym go wypuściła, bo gołąbki inne. Dzisiaj jest ciepło, taki fajny dzień. Gołąbki w naturze one przecież też się pierzą i też ten był słaby, osłabiony, no bo miał tą nóżkę trzymał w górze, tam też miał zaplątanie i problem z nóżką, ale teraz już jest tak podciągnięty na targulka, no bo nocy to tak jeszcze nie zdążyłam tu zrobić jej tu ładnie w klatce, ale ona jaką tam kąpiel bierze. Jak ja się zbliżam, to trochę, wiadomo, że trochę mniej, trochę większą muszę jej dać to, ten basenik taki do kąpania, bo ona jednak chce się więcej tam wykąpać. Dzisiaj jeszcze dam, może się jeszcze wykąpię, jak nie, no to następnym razem już będzie miała większy. One tak fajnie siedzą w tej wodzie, chyba odpoczywają też i się tak relaksują, mi się wydaje. No, to jeszcze ten gołąbeczek wyjdzie. I wyjdzie jeszcze ten gołąbeczek, który mi zlądował na plecy. To ten gołąb. Tak nie chciałabym pokazywać takich tych klatek po nocy zaraz. No to nie jest zaraz, ale ja tu jeszcze się nie mogę wyrobić. Ten gołąb jest ten, który właśnie wzlądował mi na plecy i on ma tutaj, będzie miał dwa martwe paluszki. To znaczy przy jednej nóżce i przy drugiej te chwytne paluszki. Ale to jest tak długi proces, zanim one tam odpadną, że nie ma co tu też trzymać tego gołąbka. Już z doświadczenia wypuszczałam takie gołąbki i wiem, że jak on już ma podstawę, dobre jedzenie miał, to te nóżki już tam sobie tak dojdą do siebie. Zabezpieczone były tribiotykiem, smarowane, także tam nic już się nie będzie działo złego. No. Co tam? Nasza gwiazdka Targusia się odezwała, zanim zdążyłam tu przełączyć. Co tam, Targulka?
No powiedz coś ciekawego. Powiedz coś ciekawego, Targusia. A myślę, że co? Ojej. Ja myślę, że taka rozmowa z gołąbkiem to też jest możliwa, bo Zosia to jest taka gadułka też nieraz. No i śpiewa i odzywa się, że ona też tu jest. Tam taki film był z pluszaczkiem. Chciałam tak wspomnieć o papim. I ona tego pluszaczka tam tarmosiła. No, nie dostaje takich maskotek, to tylko było do filmu, a ona jest taka zadziorna, że nawet jak kawałek firanki przez przypadek, czy cokolwiek tam w klatce jest, co nie powinno być, to ona zaraz próbuje się tego pozbyć. No, i taki fajny film wyszedł, może jakiegoś, nie wiem, kiedyś jakiegoś może zrobię taki krótki film jeszcze sobie z tego. No. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę miłego dnia. Ona tutaj się zanurzyła w tej wodzie. Gdzie to to? Żeby było widać tą wodę. No widać trochę. Trochę widać. Nachlapała. Ja to później mam jeszcze takie dodatkowe sprzątanie. No ale dobrze, że teraz to akurat za jednym zamachem wszystko posprzątam. I to już jak jest sprzątanie, te ziareczka, to wszystko to tam idzie do miejskich gołąbków. Od tych, które są to zdrowe, no tylko mają problem z nóżkami. Dobrego dnia, dziękuję za wszystko. Pozdrawiam. Targusia w kąpieli. Gdzie tam, Targulka? Już ci nie przeszkadzam, siedź sobie w tej kąpieli.